Tymi zabawkami się tu nie pobawisz. Są zakazane. Cieszę się, że do nas dołączyłeś. Będziesz cennym dodatkiem do społeczności. Nie odciągam cię już od twoich rolniczych zajęć. Wiem, że masz dużo pracy. Nie zamierzam być ogrodnikiem zbyt długo. Ambicja powinna być poparta działaniami. Wykaż się, a awans cię nie ominie. Sprawia, że chronienie go staje się naszym powołaniem. Odrób tę ważną lekcję, a zyskasz me poparcie. Co mam robić? Zadanie jest proste. Obawiam się, że naczelny poborca podatkowy zapomina o swych obowiązkach. Podatki, które zebrał ostatnio, są znacznie niższe niż oczekiwałem. Mam nadzieję, że ta sytuacja znajdzie swe uzasadnienie poza kieszenią Zerwasa. Śledź go. Sprawdź, czy wszystko, co udaje mu się zebrać, trafia do mnie. Jeśli wywiążesz się z tego zadania, poprę twe dążenia do awansu. Będę obserwował Zerwasa. Dobrze. Niedługo powinien zaczynać służbę. Postaraj się do niego zbliżyć. Tylko dyskretnie. Przysłuchuj się jego rozmowom tak, by nie wzbudzać podejrzeń. I słuchaj uważnie. Chcę raz na zawsze przekonać się o jego lojalności. Załatwione. Idź. Wypełnij swe zobowiązanie. Dlaczego bawisz się tą technologią? Wiesz, że jest zakazana. Zerwas, ile się należy w tym tygodniu? Stówka od łebka. Czasy są ciężkie. Zwłaszcza dla tych po tej stronie. Myślisz, że ja nie płacę podatków? Skąd mam wiedzieć? Aha, jest was trójka, czyli 300 kryształów. 300? Wcześniej płaciliśmy połowę tej kwoty. No, wcześniej albowie się tu nie panoszyli. To nie albom płacę. Chcesz, Zerwasie? Tego, co zgodnie z prawem należne. Nie przypominam sobie, by Amrek nakazywał wysysać z każdego berserka po 100 kryształków tygodniowo. Powinieneś być wdzięczny pielgrzymowi, że nie musisz studiować rozważań Amreka w zakresie ekonomii. Dla ciebie nie ma żadnej świętości?
słyszałem, że planujesz przyłączyć się do klanu żelaza. Tak. Przychodzisz od Ankrima? Tak. Prosiłbym, powiedział mu coś na twój temat. Powiedziałeś coś dobrego? Powiem mu, że Henik to facet rozumiejący się na finansach. Oczywiście, jeśli najpierw porozumiemy się finansowo. 200 kryształków to wszystko, co mam. W takim razie 200 dzięki. Witaj w klanie żelaza. Natychmiast polecę cię Angrimowi. Zerwasie, czy zebrałeś zaległe opłaty? Całe 400 kryształków. A i Heniek zgodził się przystać do naszego klanu. Jest tym zachwycony. Miło to słyszeć. 400 kryształków. To wszystkie zaległe podatki? Tak, jesteśmy na czysto. Skoro tak twierdzisz, dziękuję. Możesz odejść. Zerwas wrócił i przekazał mi pieniądze, które zebrał. Dostałem 400 kryształków. Czy to wszystko, co zebrał, czy zostałem oszukany? Oszukał cię. Zebrał ponad 400 kryształków. Nie dość, że kradnie, to jeszcze nadużywa powierzonej mu pozycji. Poniesie konsekwencje. Sprawiedliwości musi stać się zadość. Wykonałeś powierzone ci zadanie. Zerwas zostanie osądzony. Wróć za jeden dzień, a dam ci swe poparcie. Dobrze, a co się stanie z Zerwasem? Zajmiemy się nim. To już nie twoje zmartwienie. Spełniłeś moją prośbę. Poprę cię. Jeśli chodzi o mój awans na wojownika, Angrim dał mi swoje słowo wsparcia. Zyskanie wsparcia Angrima to niełatwe zadanie. Wygląda na to, że zasługujesz, by być jednym z nas. Czy twoim zdaniem berserkowie mogą powstrzymać Albów przed podbojem Edanu? To berserkowie zmienili Edan z pustkowia w las. To nasz dom, którego nie oddamy. Słyszałem, że ponieśliście duże straty. Wojna zbiera swoje żniwo. Najpierw walczyliśmy z klerykami. Później musieliśmy poradzić sobie z napadami banitów. Teraz stawiamy czoło Albom. Wrośliśmy w tę ziemię. Mamy o co walczyć. Magia, wiara w siebie i stalowy oręż pomogą nam sprawić, by do Ksakoru wróciło tyle samo martwych Albów, ile berserków musieliśmy przez nich pochować.
Cormac, ja i Angrim nie ustąpimy pola. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, idź do Angrima.